Dzień dobry! Z tej strony Ozzy. Witam po raz kolejny na Summoner's Rift, gdzie gracze nie wiedzą, dlaczego nie mogą wygrać gry. To takie typowe. Ludzie mówią: Ozzy, czemu jak pokazujesz jakiegoś czempiona, to grasz w silverze albo w brązie? To jest nie fair, no ale kurde ludzie, no to chyba z tych dywizji próbujemy wejść, tak czy nie? Musimy pokazać wam ten poziom trudności, bo właśnie z tych dywizji chcecie wyjść. No chyba, że chcecie wyjść z diamentu, ale to jest bez sensu, skoro jesteście w brązie lub silverze, prawda? Dzisiaj mam dla was Jacka Skellingtona, który pokaże wam, jak kulturalnie opuścić dywizję, w której się znajdujecie. Zadajemy sobie dzisiaj pytanie, czy supportując w silverze lub brązie jesteśmy w stanie wyjść? No cóż, odpowiemy na nie zaraz. Chłop myśli, że może mi pomóc. Napiszę mu. Bo on nie wiedział o tym. No help, okej, to jest... No, kolego, chyba nie ma jak mi pomóc. Nie wiem, czy jest taka możliwość. Dobra, dlaczego tutaj zładowałem na początku? No bo chciałem mieć pewność, że jego tu nie będzie. On może tu być, prawdzie, ale... Ale tak wygląda gra Jackiem Skellingtonem, że trzeba ryzykować. Bo teraz jak ja to zrobię, to ja mam od razu ganka na topie. Albo on ma first blood. Dobra. Więc skoro ma first blooda, to pójdziemy sobie po prostu po nasze kampy. Bo one już się tutaj zciopciały. Jak widać. No i co? No i pójdziemy na topa, bo on ma ghosta, więc jeszcze raz go zabijemy. Na czym polega ta gra? Ta gra polega na analizowaniu mapy cały czas. Albo farmimy, albo gankujemy, albo inwajdujemy. No chyba, że tam jakieś obiektywy jeszcze i tak dalej. Tu Jarvan powinien być niedługo, dlatego tak bym chciał tu być. Dlatego poczekamy. Może nam się uda coś zrobić. No, za krótki zasięg. Ale wycelowane perfekcyjnie było. Popatrzcie. Halo, halo, czemu się mnie boisz? Jestem przecież tylko kościotrupkiem. Dobra, ja bym go chciał tutaj zwardować, żeby on widział, że coś tu się dzieje. O, patrz. No dobra. Czy ja jestem w stanie go w ogóle wysuwać? Nie wiem, zaraz się przekonam. Zaraz się przekonamy. O, to był Zed! Aha, dobra, to mi się coś pogrzało. Myślałem, że on padł. Dlaczego myślałem, że on padł? No dobra. Bywa i tak. Idziemy dalej. This looks like it's going to grow on me. Więc. Jakby błędy w tej grze, to normalne. Ludzie popełniają błędy. Dlatego my też będziemy je popełniać. I nie będziemy się tego wstydzić. Albowiem takie jest życie. Nie możesz wstydzić się błędów. Bo wstydząc się błędów, wstydziłbyś się siebie. No dobra, bo to taki ukryty pocisk był, to może lepiej nie. Może lepiej to cofnę. Dobra, no jak widzicie, sytuacja jest tutaj taka trochę podbramkowa, z tego względu, że nie ma tutaj dobrej perspektywy na gank. No ewentualnie przy tym topie można się pokręcić, z tego względu, że może być counter gank, albo na tym idzie coś się tu wydarzy. Bo on ma double buffa, także ten Ryze pewnie zginie, jak go nie zdąży zszyldować. Chciałbym coś tu zrobić, ale... Killing spree.
Da się go zaatakować? Dwa razy mi basic nie poleciał, no ale właśnie, no tak jak mówiłem, to Rice zginął pomimo mojego shielda, ale my sobie tutaj przyciapciamy. W sensie trochę expo złapie. Moje basiczki nie chcą latać z jakiegoś powodu, one się obraziły na mnie. Dobra, nie widzieliście tego. Nie widzieliście tego. Wziąłem sobie Hexflasha, chociaż tak naprawdę sam nie wiem, czy to dobry pomysł w tej sytuacji. Nasus ma 10 raz hitów i 0,3. Nie jest to za naszą sprawą, ale może byśmy mogli tutaj jakiegoś golda jeszcze złapać. Bo Jarvan to tu zaraz przyjdzie. Jak nic. On musi tu przyjść, bo właśnie ludzie w tych dywizjach tak robią, że przegraną linię chcą naprawiać. Co jest głupie czasem, bo nie warto. Kolba czwórkę, okej. Okay. Mam zwiny, myślałem, że ma 6 z jakiegoś powodu. I myślę sobie, jakim prawem? Jakim prawem? Do przodu! No cóż, nie było to warte zachodu. Ale mamy killa. Możemy później powiedzieć, że to my kierujemy tę grę, jak będzie dużo killi, no bo tak to działa przecież. Także idziemy sobie po golemy i idziemy sobie po Reda. Dobra, Zedzik się fiduje, bo Zedy się zawsze fidują, tak proszę o tym pamiętać. To jest akurat normalne. Później będzie nas bombił na jedno ulti, tak. Te bindy są dziwne, strasznie, kurde. Ja to mam menu takie zbindowane u siebie, a tutaj... Na Jacku z Kaliktoria to są zbindowane tak, że od razu leci spam. To nie można tak robić, bo to jest toksyczne. Ja nie umiem teraz spingować normalnie. Dobra, to tapnijmy sobie jeszcze tego kampa, weźmy tamtego i się recalniemy, chociaż nie, na botcie coś się dzieje. My tam chcemy być zaraz, tylko nie mamy ulta. Dobra, Lucio żyje. Ciekawe, czy go będą dive'ować teraz jeszcze. Przekonamy się o tym. Jeszcze mogą Drake'a chcieć robić. Ja mam ulta za 20. Sprawdzę tego Drake'a, bo ja nie wiem. Jestem ślepym człowiekiem, więc nie wiem. On go też sprawdza. Najgorsze jest to, że ja nie mogę tutaj wejść, bo ten Jarvan tu siedzi dalej. A mam idealną sytuację, żeby to zrobić. Dobra, zaryzykujemy. W imię Dariusa, który się nafidował. O, Zed tu idzie, niepotrzebnie to robię teraz. Dobra, za rączkę sobie idziemy z naszym duchem. Z naszym workiem. No niestety, czasem tak będzie, że ganki skończą się fiaskiem, źle coś policzycie, źle coś zrozumiecie. No ja jestem bardzo pospolitym żuglerem, który za bardzo nie umie grać. No idzie do nas Zedzik. Czy my jesteśmy w stanie go porobić? A, tu jesteś. O, dałem shielda, nie temu. Yeah! Pięknie?
Tak to chyba nie było takie złe. Mister Jack Skellington załatwia sprawę. Więc tak, lubię szybko robić cooldowny na tej postaci. I teraz tak, zrobiłbym to, ale to jest na Zeda, to jest bez sensu. Ale to zrobię, wiecie? A wiecie dlaczego? Bo chcę leczyć moich sojuszników. Mam Hex Flasha, powinienem go teraz wykorzystać. Dawaj, zrób W. O nie. Dobra, teraz Jarvan może zejść, my pójdziemy na górę. Niedaleko mamy już tą ultę. Dobra, więc tak, to leczy ogólnie sojuszników, jak sobie tam naładujecie tego gówniaka. Dlatego pomyślałem sobie, że to jest dobry pomysł. A na bocie niestety wynikło to, co zwykle wynika w takich grach. Więc możemy spokojnie powiedzieć, że jest to normalna gra na tym poziomie, czyli jedna z tych, których nie lubicie. Boli. Bolesne, bolesne. Teraz się drapałem, dlatego tutaj nie postawiłem warda od razu i on mógł mnie zaraz zamknąć, jakby tam pobiegł dookoła, ale nie. Na szczęście tego nie zrobił. Wyleczmy się. Nie wiem, czy po prostu od razu solarii nie robić. O, we mnie się wbił. Leżę. Dobrze zrobił. Ale przez ten czas Darius tutaj się rozkręcił. I to będzie warte. Albo i nie. Spali się? Spalił się. Boże, jaka ta postać jest chora, w sensie Darius. No, więc jak widzicie, to, że ja zrobiłem pierwszego tego Holy Graila, to jest taki strzał w kolano trochę, no. Ja się przyznaję do tego, otwarcie. Ale myślałem, że ja po prostu zdążę sobie nazbierać więcej pieniążków i zrobić kolejny item. Więc polecam wam po prostu zrobić solarkę w takich sytuacjach, albo redemption. O, i czemu się nie zasłaniacie? A, na takiej zasadzie, dobra, to idę do was. A Jezu, ja mogę tylko pingować wykrzyknikiem. I w ten sposób. Dobra, no to masz supporta kolejnego. Tylko, że nic mi z tego nie wyszło. Ale jest Rice. No nic nie wyszło z tego. Zedzik żyje, może zaraz przyjdzie tu. A czy w sumie nic nie wyszło? No spaliliśmy Sonię ulta, więc to zawsze jest jakiś tam plusik. Dobra. Odwrót! Znaczy odwrót, w sensie, że odwraca. Panie drogi, Jezu, to nie mogę ich dogonić nawet. Dawaj gruby. Oj kurcze. Przez ten czas ally has been slain. Kiepski ze mnie Skellington, co? Ale staram się jak mogę. Złożę itemy, będzie lepiej. Może za bardzo chcę zabijać. No i tracę CS-y. Lulu, przestań! Lulu! Głupie Lulu. Głupie Lulu, ale to jest, wiecie co, to jest zbalansowana postać. Patrzcie, 70-70. I tu prawie, bo 71. Ten ma 2.06. Kurde, jaki clean game. Ale jeszcze był taki słaby.
Dobra, mamy tutaj blue dla niego. Weźmy te kampy, które mamy wziąć. O, tam cię rankują. Ja bym chciał normalnie spingować, ale nie jestem w stanie. Dobra. Chodź tu. Zróbmy sobie Heralda. O, będzie fight. Będzie grubo. Ale my możemy go supportować teraz shieldami i on i tak będzie szczęśliwy. No właśnie. To nawet tam nie był potrzebny worek. Tutaj. W sensie moje ulti. O, wziąłem. Botlane need help! Wiem. Spokojnie, wygrywamy w międzyczasie grę. Muszę tutaj się... nie ciapczać z tym. Trzeba grać wokół Dariusa, skoro on jest taki nafidowany. To jest właśnie taki... taki znak. O, za głęboko go wpuściłem. Ups. Okej, jakoś to zagrane było. Oj, chyba padnę. A może i nie? Hehe, żyjemy! Jakoś to wyszło. Jack Skellington jeszcze nie idzie do grobu, chociaż tak wygląda. No nic. To co? Czas coś kupić. Oczywiście Redemption w tym wypadku, na które się czaiłem. I zaraz kupimy Solarii. Iver. Only help bot. Admit. I am okay top. Okay? Ja nie wiem, jest mi tak smutno jakoś jak to przeczytałem. Ale zobaczymy, co możemy z tym zrobić. Znaczy bota to już na dobrą sprawę za bardzo nie ma, więc... Mamy taki level jak Zed, więc czujemy się z tym dobrze. Bez Dariusa te fajty nie mają sensu. Wybuchła tarcza i jakoś to poszło. Cześć, grubasku. No i jakoś to idzie. A grubasek żyje, patrzcie, jaki szczęśliwy jest, jak sobie biega. Ho, ho, hello! O nie, Zedzik! O, myślałem, że to skoczy. No dobra, to weźmy sobie to. Chciałbym to komuś dać, ale nie umiem zapingować, bo mam tylko tego pinga, pinga aktywnego, przepraszam. Raptor friend!
Raptor Fritz, looking good, guys. Pamiętajcie, że możecie ogólnie za pomocą Q sobie przechodzić przez ścianę. Korzystać z tego. Wykorzystujcie swoje przewagi mechaniczne. Ciap. Robimy Solari po to, żeby ratować naszych sojuszników przed ultem Zeda, jeszcze lepiej. I to by było fajne dla naszego Luciana, który jest bardzo silny, trzeba mu to przyznać. No i co? No i z tego mógłbym Wardy zrobić i wtedy zrobić Sweepera, ale jestem leniuchem, więc tego na razie nie robię. Przepraszam, jedzie czołg właśnie. Dobra, złapię tego Blue i tam wjadę do nich. Ej, kurde, nie mam smite'a. On musi to zrobić, bo to się zamienia teraz w rośliny. O, teraz takie... O nie! Nie zareaguje na czas! Dawaj, pędź gruby! O, nie ma slowa. No to za rączkę. No tak, chyba Drake'a będzie najlepiej zrobić w tej sytuacji. Tak też zrobimy. Za rączkę. Po tak, gubię basku trochę. Mamy to. I idziemy sobie na midę. Bez redemption, ale zaraz z golemem. Czekaj, bo nie mogę ci się dać. Just give me some... Coś mi się przypomniało, taki utwór mi się przypomniał. Nie mogę iść, redemption! Poświęcenie! Czasem trzeba się flashnąć, żeby uratować twojego AD carry. To jest złota rola, złota zasada supportowa. Dobra. Wszystko się udało ładnie. Czas po Solari iść. Robimy te wardy czy nie? Jak myślicie? Zrobimy. Przydadzą się trochę wizji. Nigdy nie zaszkodzi. Dobra, więc ja przy okazji wam powiem, że skoro już jak widzicie, sami zauważyliście, że coś jest dziwnego w tej serii teraz, brązowo-silverowej. Więc pomyślałem sobie, że dodam taki smaczek i za każdym razem, kiedy będę nagrywał brąz albo silver i pokazywał, że jesteśmy w stanie tutaj mocno wygrywać każdą postacią praktycznie,
to będę to robił w jakimś specjalnym skinku takim właśnie nietypowym. No, nie mogę dojść tam, bo jestem za daleko. Ale Kerry nie wie, że on powinien się trzymać blisko Iberda, który go będzie ratował. Asus. Ciapcia. Okej. Okay. Dobra, zabierzmy tego Inhibitor. Dajmy mu shielda, bo griduje. Oj, Luluś, co ty robisz? Także tego. Nie wiem, co mogę powiedzieć w tej sytuacji. Musicie sobie ogólnie w grze znaleźć taki target do przyjmowania. O Jezu, wpadłem tutaj z nim. I się tego targetu trzymać. O, nie mogę go strzymać. No, jest. No, więc jak widzicie, jesteście w stanie supportować tego gościa tak, że on tutaj robi kosmosy. No bo na tym to wszystko polega, Ivergem, żeby po prostu kogoś tak masowo supportować i być szczęśliwym. Tylko tego wam do szczęścia potrzeba. All you need is love. Pamiętaj o tym. To ci pomoże wyjść. I... All you need is pamiętać, żeby wardy stawiać też z tego dupera. Mamy 15 level, wyższy niż wszyscy w przeciwnym teamie, prawie najwyższy u nas w teamie. Także to wcale nie jest taka zła rozgrywka, jak ci się wydaje. Ta rozgrywka poszła całkiem dobrze. Ale możemy wziąć sweepera i pójść po to blow. Honor me, please, I have chat bug, please. Co z tego, że my też mocno mu pomagamy, ale... On chce wziąć sobie całe glory. Ale wy, oglądający ten materiał, widzicie, ile pracy wkładamy w to, żeby on przeżył. Mam nadzieję, że to doceniacie. Jazda, Gruby! Zatrzymaj ich! Jezu, Gruby, ty jesteś zawsze taki wolny. Jezu, dobra, teraz to trochę przesadziłem. Okej, prawda, skupienie. Weźmy tę turę wreszcie. O nie, Darius! Dariusku, ja chcę ci pomóc. Pamiętaj o tym. Ja jestem tu dla ciebie. Dałem mu tego shielda, ale to było za mało. Dawaj, Gruby. My mamy dobry duo team. To nam wystarczy. Gruby jest dobry, co? Gruby to mój najlepszy przyjaciel. On jest bardziej rozsądny niż Darius.
gruby worek kartofli. Jeśli nie macie przyjaciół, to zróbcie sobie taki worek kartofli i on będzie wam służył do przyjaciela. Będzie waszym wspaniałym kopanem w przygodzie brązowej i silverowej. On was nie porzuci. W przeciwieństwie do Czerwana, który rzuci was jakimś tam buzdygalem, znaczy buzdygalem. Jakim buzdygalem rzuci was? Bardzo nie mogę się ruszyć, milion blok! No lancą was rzuci jakoś, kurde, to chciałem powiedzieć, koniec gry. Także jak widzicie, supportowanie czasem się opłaca, bo nawet w takiej dywizji możecie mieć Dariusa, którego warto supportować. Dziękuję bardzo! Do następnego, piszcie jaką postacią chcecie, żebym grał, chociaż nie wiem, czy to się przyda, ale piszcie, bo was kocham. Do zobaczenia, cześć!